tych drzewek ma być? Dzień dobry. Proszę pana. Słucham. Mógłby pan zdjąć maskę i kamizelkę z pan w miejscu publicznym? No, okej, zaraz. Dziękuję. Są. Co pan? Wojle są. Czeka pan. Wojle roślinki? Kaktusy? Nie wiem, powiem. Kurwa, te radio takie ciekawe jest. Pani Aniu? Dzień dobry. Witam serdecznie. Siemanko. Ja zmieniłem trochę imidż, bo gram w kapeli rockowej na gitarze. Oho. Ania, masz fajkiem poratować? Słucham? Masz fajkiem poratować? Fajkiem nie, ale mam narkotyki. Mleko kokosowe. O, a po ile? Nie tak głośno. A jedno tylko. Uja mi mogą zrobić, jak ja immunitet mam. Bierz tam. Ale przecież to lecznicze, do 2 sztuk chyba można. A co masz? Kokainę. A co tu sprzedają? Sam to ja chętnie się... Nie, ja się pytam, co tutaj sprzedają. Proszę bardzo. I po ile to? Nowa dostawa. 50 jest za zestaw. O kurwa, przepraszam. Dobra, to ja biorę dwa. Halo. 50 za zestaw. Dobra, to ja wezmę dwa zestawy. Dobrze. I już pan dobrze. Ja też coś chcę. 50, o, stówkę, dobrze. Panie sprzedający, jak tak? Coś to e-maila jeszcze nie mam, nie doszedł. Aha. O, także. Ale już poziom jest chyba, co? Aha, no tego to nie wiem, ale będę się upominała gdzie indziej. Można? Odpal żabu na depicę. Elegancko, elegancko. To podatek musi być. Ale co to są, czapki? Co to są? Coś państwo potrzebują, jakiś, jakieś coś bardziej z ubrań? Zielo? O, są ubrania? O, ubrania jakie pan by to miał? Takie... Zależy co pan potrzebuje. Gopnik style potrzebuje. Jak? Gopnik style potrzebuje. A jakie to są? Do ruski jakiś. Fajutki. Proszę pana. Słucham. Możemy to szybko załatwić i sobie pojedziemy i pan... Ale ja nic nie podpisuję. No to proszę pana, to my zawijamy interes w takim razie. Zabramy. Albo do kolejki. Pogada pan chwilę. Zawijamy. I będzie po sprawie. Proszę mnie nie przygwarzać tutaj. Panie, weź pan... Daczek, pan za blisko stoi. Stoję w odpowiedniej odległości, proszę pana. Bo będę strzelać. Proszę pana. Dobra, jaki pan jaki jest połączony, czy jaki mu kabel? To jest jakiś robot, to mu kabel jest. Z głowy idzie. No, tutaj jeszcze macie. Witam. Dostawa. Panie, a jak się używa tych paletek? Pana szaryna. Czerpa? Proszę pana. Można też do picia? Czyli palec powinno panu w ręce tak, wie pan. Aha. Mamy panu popsuć renomę. Słoneczne mleko. Rekordy, nie mam się, zaraz go wyniosę, nie? Panie, proszę, zaraz panu mundur podniecie. Niesie mundur. Jeszcze cygaretki. Proszę państwa, przejść. Niemiła atmosfera jest za tym. To jak panu, za panowie są tacy agresywni? Policja to panie jest do kucza. $1000. Proszę bardzo, jest. Mam szkiełka w kształcie tutaj takich drineczków. A co mi pani tu podnosi to? A ja sobie zobaczę tylko co to jest. Ale proszę to odłożyć na stół. No dobra, co pan tak ten? Proszę nie dotykać, dobrze, ja wszystko widzę. Co pan tak dziadzia moczą? Szybkie rączki. Co pani a ta paczuszka za ile? A to w sumie nie ja, a to w sumie nie ja wziął, a nie ja mam. No. Proszę bardzo, zadaję, Jezu. No, dziękuję. Co pan by chciał? Paczuszkę tych cyganet. No, to 150 za paczuszkę. Dobrze, dobrze. Bardzo dobre. To proszę no, wykazać sprawa jest. Nie wiem, nie gram. Podaję tutaj paczuszkę, cygaret. No. Na co to o, są gramy? Muszę iść do banku. Na bulldog i zaraz jeszcze przyjdę. Są takie przeciw. A ma pan wyciąg z fiuta? To ja dla Derek... Tak, tak. Dla Dereka wezmę na bulldog. Dziękuję. Na bulldog? Dobra, daj sobie spokój, bo co? Nie do wygrania. Ile za ten kremik na buldupa? Proszę bardzo, podaję perfumik tutaj. Za darmo? Dobra. Jak? To się smarowuje. I 250. O nie, coś tam. Dziękuję bardzo. Andrzejku, napad jest chodź.
Co ty gadasz? O, napad jest w góry. Jadę. Tak, zapraszamy. Jadę. No tak, prawda. No tam już jest ktoś. Teraz jestem w kolejce. Słucham, a pan dobrze pan powiedzieć? Może pan ze mną 5 minut porozmawiać? Panie, dobrze, proszę pana, staję w kolejce, z tej strony. Mam tu państwo jeszcze coś. Nieprawda, tutaj jest kolejka. Piłę może państwo by chcieli kupić. Spalinową? Tak. O, 1000 dolarów dam. No. 2000 dam. Pan no, się nie odzywa, pan w kolejce nie jedzie. No, to znaczy, nie jest. Cały krem na buldogu. O, nie, ją można sobie dotknąć, wziąć do ręki, tylko po kolei. Pan włączy, pan włączy. To benzynowa jest. Dlaczego mu pan sprzedaje? Ale nie ma benzyny. Nie, prawda. Ile pan chciał za nią dać? W kolejce nie był. Nie wiadomo, czy działa, nie ma benzyny. Za 1000, to za 1000 mogę sprzedać. Oj, o. Ale ja dobra. Wiem, że to ja biorę. Ale kolega już kupił. Chyba, że pan da więcej niż 1000. 1400. No, to panu proszę oddać jednak. Ale ja już kupiłem, no, przypadek. Nie, to jest tak, tarkujemy się. No powiedz, że dasz dwa. Nie mogę dać dwóch. Da pan więcej? Ja szybko biegnę do bankomatu. Mam 1500. Dobrze, 1500. Pan da więcej? Dobry. Witam. Dobrze, 1500. Tak, pani Miazi? Dobrze, dobrze. Dobrze? Takie jakieś targowisko jest. Widzę. No, kupiłem sobie krem na stopie. Aha, działa? Dobra jest? Działa. Ale chciałem skarpetki kupić do sandałów, ale nie ma. Kurwa, ktoś mi zarysował. A nie, wydawało mi się. Panie, jak jest to? Jak tutaj miało być za 1000? Ja panu tutaj dobrej... gratis. Dawaj pan stówkę. Albo dwie. A radyjku pan nam sprzeda, to kolega nie, jak mi pan da dymik niebieski, to dorzucę. O, gratisiku. Nie, dymik niebieski pana... za 9000. Co pan za 12. Oddam wszystko za... Taki zestaw zróbmy może. Oddam wszystko za dobrą gitarę. Gitary? Tak. Nie mam dzisiaj gitary. To ja mam panu 50 takie, bez dymiku to... I jeszcze 50. No to musi pan się dorzucić, panie. I tampon gratis. To pan jakiś tampon? Instrument znajdzie może. Nie ma tego. To jest ta ze skrzydełkami tampon. Jak tampon ze skrzydełkami, co? No ten lepszy ze skrzydełkami. Bez latać, dobra. To są podpaski ze skrzydełkami, a nie tampony. No właśnie. To jest tampon. Dobra, masz pan, wiesz? Ja nie wiem, nie odzywam się. Ale to nie, takie nie działają. No i zgadza się. Pan znajdzie jakiś instrument muzyczny. No. Typa jakiś chłop się na nas patrzy. Nie. Jakiś kurwa menel. Dobry. Nie mam drobnych, panie, idź pan. Znam cię, proszę pana. Wziąłeś to, czy nie? Nie, co mam brać? Pani co chce kupić? Strasznie jakiś instrument jakby pan znalazł, ale jak muzyczny. Co? Leci instrument jakiś. No weź sobie ten. Ulala. A co pani potrzebuje? No jakiś instrument. Instrument. No, ale jaki to wie? Jakikolwiek, a jakie pan ma? Jezu, co tam się dzieje? Kurwa, zajebało koło siebie. Halo! Co mi kurwa garbuszek? Co mi zrobiliście? Co tam kurwa, moje auto tam jest. Nie wiem. Jeszcze mam gaz pieprzowy. Co pan o ile? O. Tak, tak, muszę zobaczyć tutaj. Ulala, co to pan ma? No gaz pieprzowy. O, gaz pieprzowy. A pan strzeli, pan pokaże, co zadziała, musimy przetestować. Na kim? Tego z prawej. Ten niebieski tam jak policjant. Muszę kogoś chętnego wypróbować. Dobra, mi pan tylko. Ja tu złapię oddech. Proszę złapać oddech, dobrze? Ale jest pan pewien i to na pańską mógł... Dobra. To daj tą piłę, jakby ci się coś stało. Jak? Dobra. No. Halo? Czułeś? Żyjesz? Proszę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. No bo pan... Co pan zrobił? No, gaz pieprzowy. Po ile on jest? To nie działa. Po 500. Kupuję. To ruszy się pan? No właśnie nie mogę. No bo to widzi pan? Gaz. Bolią oczy? Wszystko boli. Tutaj proszę jeszcze wymienne butelki z gazem. No i dobra. Proszę bardzo. Radio mi się podoba. A mi ten zamach się podoba. No to wsiadaj pani. A co kniel?
Proszę otworzyć, będziemy kraść tutaj z kolegą. Kurwa. Może ja ledwo na oczy widzę aktualnie. Czemu? Kremel, bo trochę podchmielony jest. Mam tutaj, o. Jest tu sam milk. O, on się jakoś kurde jest masło. Mleko jest. Nie, nie, musi być masło. To z moim instrumentem muzycznym. Halo! Naprawdę? Tak. Jeszcze raz pan musi zapłacić. Ty pożycz mam na minusie. 500? Halo! 500, no. Co? Pokaż mi swoje towary. Już zaraz, na moment. To jest jakieś... Kurwa, już spokój sobie się pokryjmy. Przepraszam. Masz ojca. Tutaj mam. Oj, telefon, tylko szare. Cześć prezes. Jak lutownica wygląda. Zmień pan stację, dawaj. Właśnie ten gaz jakiś... Cholera, ty. Jedną stację tego odbiera. Tylko jedną stację odbiera. To jest straszne. Kurwa. No i chuj. Nie działa. Mówił, że telefon ma. O, ale ładnie gra. Gra teraz coś? Cały czas. Ja nie słyszę. Jak? Przecież z tego rady non stop gra. Potwierdzam. Nie słyszę. Coś macie nie tak. Kiedy to w tej beczce ma? Tu otwarty trochę. To przecier. No nie, ten wyciąg z giuta to mi tak śmieszne. Szybkie rączki. Siup. Na rękę. A ja sobie wyciąg. Proszę pana, to przecier na bimber. No pa. Możliwe, możliwe. Fajsy. Przepraszam, przecier, ja pierdolę. Przecier. Ja pierdolę. No nie jestem, wyciąg z giuta na rękę. Panie, pan pójdzie kupić, wytrychę, będziemy kraść. Przewiezie mnie pan na kapsztę? Na czym? No mogę. Da się? Nie da się. O, ja pierdolę. A nie, myślałem. A to by było zajebiście. Weź. Ale mogę pana przewieźć garbusem. Jedzie pan. Pszt. Siły nie mam. Kurde. Ale fajnie by było. O, gra teraz. U mnie już nie gra. U mnie gra. A teraz u mnie nie gra już. A, znowu. Dziwne. Dziwny jest ten świat. Przepraszam. Brak psy. Ciekawe co w tej cysternie jest. Ja zobacz. Nie wpadnij. Zamknięte. Chodźcie, tu wejdziemy. Pani tam uważa, bo tam mleko wozi. A! Pan uważa, bo jak pan Hasana wypierdoli, to tyle będzie. Zatnął coś, kurwa, moje auto tam stoi. A, to możecie. Myślałem, że moje. Kurwa. Myślałem, że do mojego pan się, kurde, zamówił. Nie, tam proszę pana, skąd. Przecież to 6 tysięcy kosztuje to. Co tu się stało? Co tam się dzieje? Bo tam do wody się... Kradną jakiegoś rzęcha. Porabiamy. Masz. Zgadza się wszystko, czy nie? Ja sobie radzę, super. Trenuję. Jeszcze 1300. $100 jeszcze. 100. 199 jeszcze. No 200. Jestem.
Proszę ostrożnie z tym sprayem, dobrze? Ale pan ma lagę. Ja dla pana wymianę mogę dać. Pan znalazł instrument? Cosplayowy strój. Że? I co, coś twórcą jeszcze? Instrument jakiś, no. Ale jak ja pan, pani mam fujarkę, no, co najwyżej? No to jak nie ma pan gitary, to poproszę fujarkę, no. Ale to pani będzie mi musiała robić na fujarce. Harmonijkę. Mam jeszcze taki znak, taki do trzymania w ręku. Taki w nocy się świeci. To pan pokaże. No pan pokaże, pan pokaże. Dobrze, taki. No tak, już tak wygląda. Daję 100. Daję 100. Dobra. Ja też. To do samolotów jest ten. Słucham? Kierowanie. Tak ci się w dupę zaświeci, to zobaczcie. To za 100. Chyba, że ktoś da więcej. Ja dam 200, to dawaj to, kładź na stół. 300. 400. 400. Dobra, ja już daję 900. Dobra, to chuj, więcej nie mam. Proszę. 900. Proszę, już dane jest. Już dane jest, już za dała, późno. Dała, dobra, dała pani, dobra. Proszę. O, lubi duże kalibry. Co, Anka, będziesz coś zrobić? No gdzie to jest? Z drugiej strony. Tutaj, po tej stronie. O kurwa, to nie to. Kurwa, musisz tutaj przyskać... Co pan z lutownicy strzela? A co pan tutaj remont robi? Chce pan dostać gazowoty? Ludzie tu sobie na tym sprayem napierdala. Ała! Moje oczy, ty pedale pierdolony. No co ty robisz, ty? Pan go uwalił na pizdę. Ty, co z tym? Jeszcze mam tu ofertę specjalną. A ty wanie ze sprzedania? Proszę pani. No? Cię wypnę. Wchodzi? Wchodzi? Cholę pakowanie. Idealnie. To jest nie wybuch, ale ostro. Pan patrzy, to nie jest do świecenia. Proszę mnie przepuścić. Co pan mnie oszukał? Ile? Ile za to tak, mi dobrze. Jakąś skórę z owcy. Wchodzi? Cały? Jak do, cały. Daję stówę i pan tak, czekaj. Po sam trzonek. Dobra, 100 tysięcy biorę. Dobrze. Sprzedane. A to nie, to nie. Jak to nie? O, teraz czekaj. Przesuwam. Proszę pana, pan co zaproponował. No właśnie, ale proszę uczyć. Lepiej się tak wypił, dobra, tyle. Słowo na targu jest słowem niepamiętnym. A ten dywan z owcy to z prawdziwej czy sztuczna wełna? To jest niewypał. Można go podczepić i żeby na przykład wydobyć coś. Co? Na przykład życie z człowieka? No to też. Któryś z państwa chciałby może się pokusić? Dobrze, już niech będzie, bo pan to normalnie za 49. Coś kurde wie pan co? Nadal. Mówi pan, że stówę, to pan kurde nie bierzesz. Czy mamy takie tutaj wybuchowe korsarze tak zwane. O, a te za ile? A te po 15 za sztukę. Dolarów, no dobra. Tysięcy, panie kochany. Co pan sobie myśli? Za późno. To są korsarze. Czekaj się państwo, ja zaprezentuję może, żeby nie... To to. Uwaga! O kurwa! No, pa, mocne no. Daj, to fajne. Prawda? Kurwa, fajne. Kurwa, jak achtungi. Achtungi to... Trzeba... To wymykają. Albo w komendę, proszę. Panie, 15 tysięcy za petardę? Ale widzicie państwo? Molna, są petardę, to ja w domu zrobię. Petardy Evana Hudsona. W żabę trzeba to wstawić. Za ile taki korsarzek jeden? 15 za sztukę. To się w ogóle nie świeci, pan mnie oszukał. Co się dzieje? To się nie świeci. Co ty? Już brązowy. Jak jest gówno. Panie, może. No to jak wsadzisz, dopiero świeci. Panie, pan powącha, jak to śmierdzi. Na choinkę. Pan powącha. Na choinkę. A inne kolory pan ma? Nie, po 25 dolarów za bombkę. To ja biorę bombkę. Dobrze, to proszę. Oba? Bombkę tylko dwie bombki, tak? Dwie bombki to 75. Chuj, niech stracę. Podaję stóweczkę, proszę zapakować. Dziękuję ładnie. Bardzo. Zapakujemy. Dobrze. Proszę bardzo, już. Może pan się poczęstować. Ja.
To ja tutaj odłożę. Nie. Chyba nie w taki sam sposób, ja idę. Andrzej, zrób to w tył. Spokojnie, musiałem odłożyć na ziemię. A nadepnij pan na nią. To może... To jest nie wypał. Niech się państwo o nic to, nie martwią. To może pan chce coś kupić ode mnie? Lepiej nie dotykać, dla bezpieczeństwa. Nie, pan nie robi tego. Nie? Proszę pana, proszę bez żartów tutaj. Bo wypraszę pana z mojego targu. To taki prank. Jeszcze tutaj mam chemlighty, tylko to są inne. Blue Silent. Przez te fieldy? A nie ma pan jakiegoś dymu jeszcze? Jeszcze mam tutaj granat IR. Tak? Mhm. Jak to? Bo to jest dla noktowizji. Granat? To na sprzedaż. A szaliczki pan ma, takie czarne? Mam. A po ile? Po 25. We, Andrzej, który masz? Szaliczek? Taki czarny, taki chustowaty. Kurwa! To na pewno. Co? Taki? Tak. Ogień. Jaki ogień? O, kurwa, palisz ogień. Oho, ho. Na pierdolę. Ojej. Cholercia. Przez te petardy. To przez te petardy, mili państwo. Proszę się odsunąć. A tamten nie wypał się podpali. Cholera. Kurwa, tam moje auto jest. To bomba pierwsza. Zadzwońcie państwo, bo... Nie psikaj gazem. Nie psikaj, bo to większy jest człowiek. Ale musiał. Zadzwońcie państwo szybciutko. A, co boli? Bolą oczy? No, kurwa, daj mam też. To dobre jest, powiem szczerze, dobre to jest. Już, kurczę, jeszcze miałem sprzedać coś. No to mam nadzieję, że pan ma ubezpieczone te przedmioty, bo tutaj... Nie, bo to same śmieci są. No to cienko to widzę. To co z tym szalikiem? Właśnie, szalik chce. Dobry ten pepper spray, podoba. Dobrze, Bogdan sobie chciał iść. Tu mam na szyi, tylko jeden. To idę po do banku, ma to trzymać. To po... to 300. Co za pan? Ale jeszcze reszta już zwęgliła, ostatnie no została. To nie moja wina, że masz pan tutaj łatwo panie baterię. Dorzucę plastikowego snowboarda. Dobra. Znaczy śnieżkę. Do 399 jednak. A idzie z nowego człowieka? Dobra, to ja biorę sam szalik za 300. Za 350 już, bo już cena poszła do góry. Co pan to? Trochę wyrywaj, o co ci chodzi. A ten szalik to chyba jakaś podróba, a pan próbuje jak oryginał sprzedać za cenę. To jest taki, co się zakłada tam, gdzie nie potrzeba. Chamie, bo cię pokroję. A, o kurde. Ja mam to, bo panu wsadzę. Ale dobra ta śnieżka. Ty tam mała śnieżka. Dobra, świeci to czy nie? No świeci. O, świeci. To nie jest właśnie. Wiesz, jak się pali. No będzie miał jak bomba pierdolnie. Tak. Dobrze, kupuje pani ten szalik za 399? Dobra. To 650. No pan zgadza, że pani by się wybrała. Dajcie te haki na szybko. To nie ja. Teraz znowu się obudzę z inną ceną. Panie Mikołaju, czemu pan go uderzył? To nie ja. Co pan wie, tam cię bije go? To nie uderzył. Mikołaju. To nie ja. To nie ja na broni, no! Bo super spray dostaniesz. No co, bronią pan musi uderzyć? Masz jeszcze? Łokcia pan kurwa zajmę. Gnoju! Ale to nie... Nie kurwa gnoju pierdolony. Do krzyża. Bierz go Anka. Tara mu dam! Dlaczego mnie uderzył pan? To nie ja płaci byłem, pan 3000? Albo kurwa... Kurwa! Płaci pan 3000 czy nie? Gdzie kurwa biegniesz?
Oj, płaci pan 3000, jak nie, to kurwa dzwonimy po psy i pana zgarniają. Niech pan dzwoni na policję. No i chuj, doleżysz kurwa na ziemi. O, już jadą. Połam mu kciuki. Ja mam linę, mogę związać. No to dzwonię po psy. Tak, zwiążę, żeby nie uciekł. I 780. Tutaj, no cyk. Ma pan to 700. Nie mam pieniędzy. Żeby pan nie uciekł. Ja może pomogę, co? Proszę pana. Ja już go zakazałem. Proszę zostawić. Co ty robisz? Ty kurwa babo głupia. Worek na głowę. Czemu mi worek założyła? Szalik na worek. Proszę go nie traktować tak, bo się poskarży. Pan sprzedawca mi kazał. No barata zgubiłem przez ciebie. No i chuj, nie mam czapki, no kto mi czapkę zajebał? Sprzedawca! Wyrzucam szalik, kto pierwszy ten lepszy. Nie, ale zapłaciłam. Jak to mało, chyba moja czapka. Masz. Kitajec, nie śpiewaj, Pawiano. Kościół. No kto mi ten worek na głowę zakłada? Państwo chyba sobie żarty robią. Dlaczego panowie tak tu co? Robicie? Proszę dotykać pana. Jest nas więcej, ja proponuję na glebę sprzedawcy i opierdolić go z towaru. Rzeczywiście. Komu dopierdolić? Co pani proponuje takie rzeczy? Nas jest więcej, co pan tu podkakuje? I niech pan patrzy, co ja mam. No. Ale to ja pani... Nie świeci, pan mnie oszukał! To czemu pani go bije? No zajebał znowu. Ale rak? Ale rak. Proszę, bierzcie co chcecie, mnie oszukał. Mnie oszukał. Ale mu pani wyjebała. Bo nie świeci, oszukał mnie. Ale proszę oddać. Za mocno za lampa chyba, koniec. O kurwa. O kurwa, co się dzieje? Halo! Lampa czas zatrzymuje. Proszę mi dać coś zamian. Dobra. Mówiłem. Halo! Widziałeś tu mi to mi szalik zarąpał. Nie. Kurwa. Proszę ściągnąć mi tu. Mogę dać ci nową jak chcesz. To... Kto założył? A zróbmy jak też, dobrze. Be, potem... Proszę go też. Panu. Ukradł. Proszę go. Idealnie pasuje. Co tu się dzieje? Proszę go też. Ponie, czapeczka mi spadła. Proszę mi ściągnąć tę linę. Linę mi proszę ściągnąć. Szukaj go jak ty go szukał. Zobacz, pan... Proszę pana, szaliczek. Robicie nieładnie spać. Szukali. Dobra, kurwa, jeszcze raz coś to założył, zajebę. Pizdy jebane. To jest jakiś oszust. Oszust, złodziej. Złodziej, niech pan patrzy. 1000 sprawy kupi i nie świeci. Co ty pierdolisz, jak świeci? Nie świeci nic. To jest odblask, proszę pani. Ale mówił, że świeci. No ale to świeci pod światłem kurwa. Świeci. Kurwa, baterie pani włoży. Pod światłem świeci. Głupia. Aż radio przestało grać. Gra cały czas. Ale gra. Rzeczywiście. Oczy mam zamrożone cały czas. Ktoś się jebał i zajebał. Ale gdzie? Zero, 10-1, ja bym prosił, żeby ktoś tutaj przeszedł na PD i zgłosił, że jest jakieś, są jakieś montaże tutaj koło. Pożar! Policja zaraz ma przyjechać, podobno jakieś montaże tu są. Tu? No ten tak gada. No nie ma żadnych montaży. O kurwa! O kurwa. Oj, spalił się. No i spalił się. Tyle było strażaka. No i... Polek w walce. Pizdu. Minuta ciszy. Pan gaśnicę jakąś sprzeda. Salut. Ja nie mam gaśnicy. Kurwa. Przypic. Ma pan w samochodzie. Pewnie gaśnica by bez gaszenia była. Ma? Ale fajne auto. No fajne. To jest gaśnica? Aha. Co pan robi? Wypadło mi się. Złodziejaszek. Ja nic nie zaraz pana tutaj złotka i... Co pan mnie tutaj i zaraz będzie? Pana wie pan. Policja po pana przyjechała. Nie świeci, niech pan patrzy, nie świeci. To pan tutaj ludzi oszukuje, a nie. To pan tam zabawi. Co pan tam zabawi na pierdala już? Nikogo nie oszukuje. Ale Andrzej, ten pan mi nie wydał szalika. A papa uciekał, ucieka! Oszukał was i ucieka. No ty kurwa, tu z koła ci tu spiluje, ale. Zostawi pan telefony. O, dawaj szalik. Dawaj. Dawaj szalik. Pan nas oszukał wszystkich. Chyba no drzwi
piwie tam dał. Pan ten szalik oddaje. To nie moja wina. Panie czarny, pan szalika wystąpił. Ja zapłaciłam, a pan zabrał. Pan go nawet nie dał. Ale dałem. Komu pan dał? Ktoś go ukradł. Ale ja nie wiem kto. Pan się przyznał od razu. Prawda, ale co mam sprawa dla detektywa. Powiem panu szczerze. Ktoś ukradł. Właśnie pan medyk spalił. Jebany wie to. Ktoś się nie bał i zajebał. Gościu. O kurwa. Ktoś się nie bał i zajebał. Poważnie panu mówię. Panie, bo tu się pan medyk spalił. Już się dopala. Ja nie wiem, proszę pana. Poważnie mówię, ja nie dotykałem szalika. Gdzie tu są? Przyjechali coś czy? A ratuję go, tam poniesz. Już się dopala prawie. Kolega się panu spalił. Już się dopala. Dopala się. To już się węgiel zamienił. Jedź szybko na remizę, zabierz. Kosynurka. Przyjeżdża. Bomberosa. Chodź tu, lipa będzie. Ktoś się nie ma. A o cygaro komuś. Bali się. Zaryc. Czarnego trzeba. Przypomnij mi Ignacy, Raptor nie jest we flecie. On ma pełen plecak ludzie. Zobaczcie co on ma w plecaku. A pewnie są moje baniec. Oddawaj szaliczek tam jest. Co mi państwo tu do plecaka chcą? Oddawaj szalik. Dawaj szalik. Nic państwo nie zobaczyło. Gdzie jest szalik? Oszukał pana? Panowie. O ty kurwa, stałeś! Ja akademię i przyjedź tutaj do nas, będzie potrzebna kreta. Stój, poszczelam! Co pan? Szczelaj! Zamykam szybę. Niech pan patrzy, nie świeci się! Wycinaj drzwi! Do widzenia! O kurwa. Kurwa, myślałem, że zginę. Proszę pani, pan się wypuściła. Ja pierdolę! Puściła pani. Kurwa! O teraz no. O ja pierdolę. Kurwa, to gdzie ja tu mam się? Kto strzelał? Oj, nie było mi słychać. Nie działa. Strzela działa. Panie, pan się odświeży, bo no, goły pan. Tam się kolega dopala. A to nie wiem, wiem, że trzeba jeść. Ja doczek. To się obniżyło. Tężenie w krwi. Chyba, że się panu coś tam ten. Może. A tą pałkę to mogę sobie wziąć? Tak. Jadę tam zobaczyć. Pan nie gasi w ogóle. Pan nie odejdzie. Pan jest goły tu. Widziałeś? Nie gaś. Co? Strasz jest i nie gaś. Zobacz. Nie no, gasi chyba. No nie. No, ale chociaż się stara. No tak, ale nie gasi, strasz jest i nie gasi. Bo sam jest, no, to dużo ogień. Dobra, okej. Po pomocy trzeba, niech pan nawet zamknął samochód. Tylko dalej? A już nie. Ale pan nie gasi. No przyjechał oszust. Państwo mili. Bo mnie ganiają.
Panowie doktorzy. Kto pana gania? Z bronią strzelali do mnie. Czarny Suburban. O, o, pan wzywa, widzi pan? Strzelali do mnie. Wolna jednostka tutaj na akcji, proszę przejść na radio policyjne i wezwać. Oni coś podsadzili. Gdzie pan jest, panie doktorze, proszę mnie bronić. Gdzie posadzi? Chodź tutaj, Wietnamczyk. Ten samochód to może mnie pan chronić? Oni strzelali do tej cysterny, to nie wiadomo, proszę co mnie chronić. Przejmujemy auto. Może ja tutaj stanę. Tutaj to bardziej, za tutaj tam przejdzie. Ja tam przejmuję ten samochód. Zawodzę, żeby pan dobrze. Proszę, żeby policję pan wezwie, żeby mnie... Auto jest już nasze. Dokładnie. Nie wiem. Pierdoły jakieś gadali, bo pan musi być. To coś. Że niby to... Że niby szaliszek jakiś, ja nie wiem o co chodzi. Czy motor odpalił, kurwa? Jakiś agregat. Nie wiem o czym, nie wiem o co chodzi, no ale bandyci to są. Barieru, już tam jest rozwiązane, weź. Szali też się ustrażowa. O kurwa. Tak, chodźcie, ja tam podjadę dalej. Uważajcie, żeby nie... A, ugasili niby coś tam. No, coś tam się jeszcze pało. Proszę. Co tam, bagety? Policję wezwą. Nie państwo, dawaj tutaj, policję wezwą, bo oni mnie chcieli przyszedć. Po prostu. Chodźcie, bo on ludzi oszukuje jeszcze. Pan mózg sobie odświeży. Panie doktorze. On się chwali, że kogoś na szalik wyruchał. Oni mnie chcieli zabić, ci z czarnego Suburbana. Którzy? O Jezus! Dawaj, halo, panowie, spokojnie. Broń wyciągnęli, panowie! To się prójesz. Halo, spójrz. Oksiuta. Pan nie ucieka! Panka już pruje. Tam jest, za budynek. Kurwa, nie mam. Panka już do niego napierdala. No? Co? Ej, mam napisane, że... Gdzieś jechać? Po krzyżach? Kurde. Wsiadaj, on uciekł gdzieś. Ja mam wsiadać? No. Dawaj, rządowym się przejedziesz. Nieprawda. Za pieniądze podatników jak lądowy. Kurwa, gdzie on uciekł? Nie wiem. Łatwo się do tego nie... Może tego, na willę gubernatora uciekł. Może, no. Nie mam tylko pałkę, to chuja zrobię. O kurwa. Światła sobie wyłączyłem. Tak, ma światło na odprawie. A ja? Kurwa. Nie ma go tu. No bo rządowe. Ale stoi tutaj po prawie. Mam zabezpieczyć? Już nie. Dobry. Chcieli się schować. Gdzie jest ten oszust? Kradniemy. Otwarte? Kradnij, to już nie ma te. Gdzie jesteś, bo ja auto ukradnę. Gdzie jest ten złodziej? Panie Aniu! No? Ukradł szali. Szukamy go też. No a mi sprzedał, nie świeci się. Bomby. Pani widziała. No dokładnie. Albo wyciągaj się. Kradnij. O, czarny. Przygląda się tu psiku tak, wejmują. Przepraszam, mógłby pan tutaj wyjść, to jest teren działań tutaj... Jestem panią. Służb mundurowych. A, mundurowych. Prosimy o schowanie tej broni. Nie!
O tu jest oszust gdzieś. Nigdzie nie idę. O, jest tam. Wychodź! Ostrzegawczy zaraz pierdolne. Ostrzegawczy w potrzebie. Ja już wychodzę. Nigdzie nie idę. Gdzie on jest? Zaraz w ryj dostaniesz. Ostrzegawczy! W potylicę. Wychodź! Gdzie ta policja jest? Zaraz w ciebie wjadę jak chuj w mariole. Kurwa. Wychodź! Rozczuł się, na pały dzwoni. Skąd wiesz? Co jest? Gdzie on jest? On tam masz linę? Co mam? Masz linę? Linę? No. Kurwa, nic nie słyszę przez to gówno. Mam. No to ruchy dawaj. Ty pały, pały, uciekamy. To nie pały. Dawaj ręce do góry, bo cię zastrzelę. Panie schowa pan. Już mówię, do trzech liczę. Gnoju ty. Chodź już, włazisz tam, szybko, 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 kurwa, będziecie mnie powalać? Ty gnoju, kurwa. Jest gorąco. Panie, nie świeci mi to w końcu. Pan mnie oszukał. Nie świeci mi. Dawaj, żeby... 900... panowie doktorzy. 900 złotych. Tam pan policjant stoi. Gdzie? Halo, Nie zbliżacie, bo go zabiję! Ała! No nie, no dobra. Gdzie idziemy? Ja stąd jadę, idę tam na pozaj. Proszę odejść! Zbierz się w tego, ja obserwuję póki co. Zabrać się, dobra, idę. Ja tu panów pomagam. Jadę za wami. Dobra. To się panu nie podoba, jeszcze mi pan obraża. Jak pani wyglądać, jak polska kuwa! Mocy. Wietnamczyk! Panie doktorze, kurwa! Co? Pomoc, pan rozwiąże linę, panie doktorze! Wietnamczyk! O, jestem. Przygotuj się, jak coś, to jedziemy za nimi. Wsiadaj. Wysiadam! Niech jadą, niech jadą. To jedzie, to mnie jadą. Panie doktorze! Nic nie pomożecie? Zabierają mnie! Kurwa, jak się długie włącza? K może? A to nie, chyba nie każdy ma K. Wiem, ale... Gdzie złodziejaszki? O co chodzi? Au! Spokojnie. To mi państwo... Ja panu piłę. Mów albo z gazu dostaniesz. Rozwiązać, proszę. Pan mi wsiadał lampkę i nie świeci. Świeci się to, pani jest po prostu zbyt ślepa. Przeszukaj, pani te włosy, jak temu mopowi, przeswędzają na głowę. Na pewno... Ściągaj mu. Na pewno coś ma. Wysypuj te graty z jego plecaka. Na pewno coś ma. Może ma święcącą. O kurde. Au! Pa, 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 pa! Nie. Gdzie pan ma to świecące dla mnie? Co świecące? Nic świecące. Pan nie oszukał mnie. Pani niepotrzebnie zostawiła światła włączone w samochodzie.
Bo by nic nie było widać. Co wy upracuj... No to. Zostaw to, zapłacisz za to, Kloju, nie bierz tego. Chyba jak się cały to podjechał. No kurwa. Co pan tak rośnie? Rozwiązać proszę! Pan mnie oszukał. Nie oszukałem. Dobra, nie ma szalika, to zabieramy panu broń. Za karę. Jak? O ty kurwa gnoj, niech tylko mnie rozwiążą, to ja ci pokażę. Biorę lornetkę. Gdzie raki zimują? Podatek. Bo nie mam. Za to, że nie działa. Zostawiaj! Oszukał nas pan. Oszukał nas pan. Właśnie. Zostawiaj to! Policja was złapie! O kurwa. Gnoje jedno. Siadaj. Pomocy! Wietnamczyk! Jestem. Pomocy! Odjeżdżają! Pomocy! Trzymaj się, nie odjeżdżaj. Pomocy! Kurwa, ja nic nie widzę. O ja pierdolę. To jest pancerne, spokojnie. Ja mam naprawę jak coś. Dobra. Ale... Otworzy pani samochód, żebym mógł tego ściągnąć kominiarkę i się poprzebrać? Otwarte jest? Nie. Teraz. Kurwa, nie wiem jak... A dobra, ma światło wyłączone. My nie znaj... Aha, nie znajdą, jadą za nami. Je trochę wyjebali. Kurwa, pyk! Dzwoni ktoś. Halo! No, halo. Co? Gdzie jesteś? Kto mówi? Andrzej. Kurwa, bagiet mnie goni tyle. Mówisz, gonią cię? Tak. Ty immunitet przecież masz. Ale nie na broń. To wrzuć do schowka. Bój, wrzuć do schowka, powiesz, że obronia zostaje. A wy gdzie? Też na torze. O kurwa. Myślę, że nie uciekniemy tak. Albo trzeba ich sprowokować, żeby coś uderzyli, no. O, ja nie wiem. O kurwa. Myślałem, że to oni. Jedna radziolka mnie goni, weźcie ich jakoś kurwa albo coś. O ja pierdolę, a wy po mieście jeździcie? Tak. To się nie jebnijmy, bo ja też. Dobra. Ich też kurwa gonią. My ich zaraz gubimy chyba. A nie, pan pomoże! O kurwa. Co? Kurwa. Chyba te korsarze. Nie, to ja żyję. Co to było? Te korsarze chyba. Korsarze. To jest może ten nie wypał. To co siedzi tu? Kurwa. Ja mam pancerne. Ja pierdolę. Mówię ci. Na pewno jakaś barierka kurwa i wie się koła zepsuje. No pewnie tak. Wiesz, że słupy są tutaj żelbetonu, nie? No dokładnie. No nie, no i chuj. Kurwa. A kurczatka działa, no tak? Tak, tak. Kurwa. Chyba. Nie wiem, pasuje. No ja nie chcę wiedzieć. No. Myśl gdzie jechać. A mi światła te policyjne włączone. Mamy? Tak. A u mnie to nie widać tego. Ja nie wiem jak to wyłączyć. A teraz? A wyłączone. No. To jak, no to nie wiem, lasem musimy jechać.
Jakoś las. Dalej was gonią? Gonimy powoli. No dobra, to reszta przyjechała do mnie, mnie już 4 gonią. Miałeś 3 teraz. Przedam się, no. Kurwa! Ale we chuj Janka, widziałeś? Widziałem to. I teraz, a jedzie co za nami? Tak, jedna zjechała. Kurwa. Kurwa, drzewa się łamią pod tym autem. Dwie nas gonią aktualnie. Kurwa, nie mogę. Naprzeciwka jedna. Dobra, gdzie jesteś, bo uciekliśmy. Kurwa, no wszyscy mnie gonią teraz. Ja jeżdżę tu po mieście dookoła, no. A ich przestali gonić? Oj, Volta, jesteśmy. Ej, pojechali w lewo. Gdzie jesteście? Volta. Nie gonią nas. Nie. Gonią, gonią. Zostawiamy samochód i pierdolamy? Nie, 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 cicho. A nas tu nie zauważył, nie? No nie chyba. Chyba, że światło jakoś. No. Zgubieni są, ale jestem w lesie, kurwa, i nie wiem jak wyjechać teraz. Możemy po prostu wybiegnąć stąd. Wybiegamy? Nie, kurwa, to auto mam zostawić. Później po nie przyjdziesz. Chuj, dawaj. Chodź pod garaż, ja tam mam inne. Ja nie mam się w co przebrać. Idziemy pod garaż. Jak będzie coś jechać, to na ziemię się powie. Mhm. Kurwa, już myślałem, że nas ta trzecia nas kurwa zobaczy. Ja dalej mam te zamrożone oczy, nic nie widzę. Czemu? No bo ten chmiel kurwa ciągle mnie trzyma. Mówią, żeby jeść, kurwa, jadłem i chuj, nic. Tam pojechał coś. Spokojnie. Coś to byliśmy w Morrison. Ja mam pieniądze, mogę sobie kupić przebranie. Nie, no spoko. Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! To nie ja, ja byłem w Morrison! Zatrzymaj się! Dobra, zatrzymana. A ci przejebane! Dobra, proszę pani. Pani słucham! Pani! Witam, pani się zatrzyma! Słucham! Wie pani, że jest pani zatrzymana? A za co? Ja mam tutaj zatrzymaną osobę. Ale za co? Niech podjedzie do mnie jedna jednostka. Nieważne. Za co pan mnie zatrzymuje? Niech podjedzie do mnie na moją pozycję i potwierdzi. Ała! Przyjechała cywila. Ja żyję, ja żyję. Idę tu pod drzewo. Pod drzewo? Nie do drzewa, tylko do auta. Pani do auta siada. Pani. No ale ja jestem ranna prawie. Prawie? Ja nie mogę wstać teraz. To pani zatrzymana. A za co jestem zatrzymana? Za co? Jak za co? Za czarmo. Jak się pani nazywa? Anna Grodzka.
Pani Anna Grodzka. Tak, ma... Wyciągam pani tego papierosa z buzi. Mam immunitet. Jaki immunitet? Poselski. To, to ta pani do mnie celowała. A nieprawda. Idę. Dobra, zatrzymaj się. Proszę mnie puścić. Gdzie biegniesz? Prowadzę z tobą interwencję, nie rozmawiasz z psem. A weź ją wsadzić do naszego auta. To jest pomyłka, byłem w Morrison. Dobra, połamaj do samochodu. Ktoś chce piwo? Daj prawa. Dobra, proszę pani, mam mój numer znaki 301. Starszy sierżant Grey. Detektyw Unit, ma pani prawo zachować milczenie. Wszystko co pani powie może coś przeciwko użyte pani w sądzie. Ma pani prawo do adwokata bądź jednego telefonu w obecności funkcjonariusza. A jeśli pani jest na adwokata, zostanie przydzielony z urzędu, jeśli będzie na stanie. Rozumiała pani swoje prawa? Tak. 37 plus 1, status 10. Kierowcę zatrzymać za usiłowanie zabójstwa. Właśnie, też go zatrzymajcie. No już jest zatrzymany. Chcę go zobaczyć na komendzie. No to zobaczymy, proszę pani. Gdzie ma pani 129 tysięcy? Za co? Jak za co? Ukradła pani ponoć. Ja? Tak. Nic nie ukradłam. Nic pani nie ukradła, tak? Nie. A ile ma pani? On mnie po prostu, on mnie po prostu szukał. Ja ile mam? Co? 6 tysięcy chyba. Nie wiem, nie mogę zobaczyć teraz. I nic go nie ukradłam. On mnie oszukał, sprzedał mi taką świeczkę, latarka, a się nie świeci. Jeszcze broń mi sprzedał. On mi jeszcze pistolet sprzedał, wie pan? Tak? Tak. No, otwieram tutaj pani drzwi, odpinam pani pasy. No. Już... I zapraszam do góry. Dobra, ale pan mnie rozepnie, to panu powiem ile pieniędzy mam. No ja powiem, rozepnę panią na górze. Nie no, bez przesady. To wpisuję. O, ja na tych schodach na wózku się wywróciłam. Jak to? Jak by pani jechała na wózku? Halo? Jak tu pani na wózku wjechała? No właśnie, że się spadłam, wywróciłam, nie dałam rady wjechać. A, nie dała pani. Zapraszam do sali przesłuchań na końcu. Nie, jak chcę tu usiąść. Pani tam idzie. A dlaczego do sali, to... No proszę pani, takie są procedury. Czuję się jak... Przestępstwa. Przestępczyni? Tak. Pani podejdzie pod ścianę. Ma pani dowód przy sobie? Tak. Tu z tyłu. Proszę się podejść pod ścianę. Tu z tyłu, tak. W torbie, tak? Tak. No proszę mnie rozkuczyć, że panu nic nie zrobię, no. Dobrze, najpierw muszę panią przeszukać, tak? Kobiecie nie, ja mam tylko pistolet. On mi sprzedał. No właśnie. I taką świeczkę taką. Wyciągnął. Kierowała pani pojazdem ostatnio? Tak, rządowym. A wie pani, że nie ma pani prawa jazdy? No ale ja nie muszę mieć, bo to jest rządowe, jestem pani burmistrz. Tak, pani burmistrz, z tego co się orientuję, nie było wyborów. Były. Kiedy były? Chyba za zamkniętymi obradami. No ale rządowe auto mam tu w garażu, tak? Czyli jestem. No ja nie wiem, czy to jest pani. Może no to jest skradzione. Możemy podjechać, ja wiem, gdzie zostawiłam w lesie. No bo pani nie uciekała, ale mogła pani skraść. Nieprawda. Dobra, to jeszcze panią przeszukam, proszę się do mnie odwrócić plecami. Ucieczka przed policją. No czekaj, plecami, nie. No nie mogę, nie, no. Ja nie mogę, tak powiem pani, o. No tutaj ściągam z pani torebeczkę i wyrzucam wszystko na ziemię. Boże, skąd tyle alkoholu ma pani? No mam. Co to jest? Ja mam wszystko. To są jakieś kulki. Proszę pana, pan się interesuje, pan weźmie broń jak pan chce i tyle. Ale ja się boję tego dotknąć, proszę pana. No to proszę zostawić wszystko. Co to jest? Dobra, no. No jakieś kulki, jakieś ping-ponga. Proszę pana, to są kulki analne i proszę to zostawić. O Jezus, ja puszczam to. Fuj, muszę ręce umyć. No wiesz, jeszcze nie używałam. A takie wielkie pani wchodzą? A to nie dla mnie. A, dla męża? Ale nie powiem. Pani tu z nami współpracuje, no. Pani Aniu. Wiesz, to nic się nie stało. No pan mnie rozkuje. Dobra, to już chyba wszystko jest w porządku. Dobra.
Ja panią tutaj rozkuję. Proszę się pozbierać. Oczywiście broń zostaje zarekwirowana. No tak, ale on mi sprzedał, to już sobie możecie wziąć. Pani się do mnie odwróci. Halo. Halo, halo. No po co mam się odwracać do pana? Dlaczego? Za co jestem aresztowana? Co to za jakiś miecz? A gdzie takie zatrzymania nielegalne są? Halo, proszę pani. No proszę pana. Co ten miecz? To nie jest miecz, to jest... Ona nie świeci. Proszę się odsunąć. Odsunąć się. Ode mnie. Bo będę strzelać. Ale gdzie? Komenda. Proszę się odsunąć. Jedziemy. Ale ona nie świeci, pan rozumie, że mnie oszukali? Nie, zapłaciłem za to $900. Nie. To wyrzucić na ziemię, ja tego nie podniosę. Ale ma leżeć na ziemi. No dobra. I te kulki analne też, żeby nie mnie rzuciła. Niech leżą na ziemi. Tyle. Proszę wyrzucić te kulki na ziemię. Ja ich nie podniosę. Jakie kulki? No te analne. No. Dobra, to teraz możemy porozmawiać jak prawdziwy człowiek. Jak człowiek z człowiekiem. No słucham. No, dlaczego słucham. Pani uciekała przed departamentem policji? To było... No bo się bałam. Czego się pani bała? Funkcjonariuszy? No a tak, bo to na sygnałach? No właśnie, na sygnałach, to tym bardziej. No bo on mi sprzedał pistolet za 2000, ja się przestraszyłam, że... No. Znaczy, że jest pani burmistrzem, czy nie? Tak. A na jakiej podstawie? Na podstawie takiej podstawie, że zalegalizowałam ostatnio marihuanę i mam rządowe auto. Jak to? No tak. Panowie, mieliście mi pomóc. O, słyszę tamtego, co mi broń sprzedał. O, tamten mi sprzedał to wszystko i to, świecące, a nie działa. To świecące też? Tak, tylko że nie działa, pan patrzy. To odłoży, halo, pani to odłoży. Proszę po niego przyjść i pokazać, że to nie świeci. Proszę to położyć na ziemi. Dobra, chowam to. Na ziemi proszę to położyć. Ania. Oszust. Tak, bo ja tam... Halo. Na ziemi proszę to położyć. Panie Aniu. Panie Aniu. No. Te kulki analne też. To nie są kulki analne. Znaczy, przed chwilą pani mówiła, że to są kulki analne. Co wy mi robicie na tej komendzie, się pytam. Proszę tego papierosa schować. Nie, jeszcze nie odpaliłam. Ale proszę schować. Z Zielonego Wzgórza. Proszę z nami współpracować. Dobrze, pani Ania. Czyli jeszcze raz, kto panią wybrał na tego burmistrza? W chuja wali. No, tamten. To był. Ten, który pani sprzedał broń? Główna. Tak. To pani składa na niego zażalenia, także tak, sprzedaje pani broń i... Sprzedał mi broń i ten paty, który nie świeci, tak. Dokładnie, ale wybrał panią na burmistrza. A kim on jest? Nie wiem, nie przedstawił się. O, słyszę! Oszuście! Ty pizdo głupia! Oszuście! Nie działa ta lampka! Ty pizdo głupia, ty! Broń mi sprzedałeś! Wszystkie ręce połamało! Broń mi zabrali przez ciebie, tą co mi sprzedałeś! I... To nie broń, to ty policyjny sprzęt, żeś ukradła, nie? Jak to? No, obrabowała policjanta. Panie Aniu! Gówno! Chciała mi to sprzedać. To jest policyjnek? Ja mi piłeczki. Policja używa kulki analne? Ty oszołomie, ty głupku, ty! Proszę się uspokoić, nie obrażaj tej cywili. Ona ukradła. Dawaj Jankę. Co to się dzieje przed tą komendą? Strzelają. Panie Aniu. Przyznaje się pani do zarzuconych win? Do czego? Poruszanie się pojazdem bez licencji. Ale on mówił, że nie potrzebuje licencji, bo to jest auto rządowe, jestem burmistrzem. Jest pan z siebie dumny, że zabija pan bezbronnych cywili? O Boże, słucham? Co się tam dzieje? Ile tego paliwa? Paliwko tylko. Oszuście! Zabójstwa cywile. A ja się tak pytam. Jakie zabójstwo? Ja chcę na przesłanie. Za chwilę do pani wrócę. Dobra, no. Proszę pana, jak pan się nazywa? Oszuście! Pan Dorian jest wielki. Dobrze, panie Dorianie. Anka, ty pizdo głupia, ty, żeby cię wsadzili za to, że mi chciałeś sprzedać tą pałkę policyjną. Pan gratuluje, a nie pan się tak patrzy. Jak tam oczka? Ty chuju, mam twoje pieniądze, ty oszuście! Słucham? Weź go tam. Nie mam. No gazę nie strzelił. Bo mi ukradli broń. Strzeli mi gazę, wiesz. Kto pan ukradł? No, gdzie jesteście? I Suburbana Czarnego gdzieś pojechali. Co mam się... Oni coś podsadzali jeszcze przed głównym bankiem, ja mówiłem. Proszę, jednego zabiliście. Proszę się odsunąć. Jaka zabiłeś?
O ty, masz krew na rękach. Ała! Dobrze, że miałem okulary, co za... Ała! Ała! Aby ci oczy wypłynęły, chamie. Mam okulary, ała! Nie trafiłeś, ała! Zobacz, czy Walt nie zostawił tej broni. Ale jęczy, potrafiłeś. Jak tam tego typa, co mnie tam skuł, to zapomniałem tego klucze zabrać. Dałeś się porobić, tyle. No, no, z dwóch metrów od przodu powalić. Jesteś pod moją kontrolą. Jak to? To jest magiczny gaz. Kurwa, gdzie jest to? Się tworzy drzwi. Nie mogę! Co to jest za gaz, kurwa? Jakiś pancerny. No, trafili mi jakimś gazem! Ała! Barbarzyńcy! Te, bab, niebieskiej koszuli! Dobra, on tylko miał ucieczkę przed policją, co nie? Palwroty z tym! Nie, on mnie oszukał! I sprzedał mi broń! Mam ciebie też tak strzelić? Ten murzyn z dużym plecakiem sprzedał mi broń! Pytam się. Mam cię też tak postrzelić? Tejzera, tu ma wbite jeszcze. Po chuj zabijesz, kurwa, ludzi. Wbite, kurde, te wasze śmieszne, kurde, igiełki. Dobra, to tak. No nie mam tejzera. Ucieczka przed policją 34 artykuł. Nie, tejzerem zabił. Jeszcze próba zabójstwa. Tejzerem go zabił. Dobra. Panie, pan to zobaczy. Jeszcze nielegalna broń i sprzedaż. A nie znaleźliśmy u niego. Ale mi sprzedał. To jeszcze z tym tejzerem chcesz? Znowu chcesz kolejnego porazić? No dobra, agresywne nazwy mogę zapisać. To jest pan. Nie, jak nie wchodzę. No? Medyka wzywaj, bo umiera. Próba zabójstwa 37. Ale ten agresywny jazda. A, agresywny jazda. Pana imię i nazwisko. No, 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 no. Dajcie im mandat i niech idą stąd. Kogo bijesz? Panie Dorianie! Słucham? Mandacik będzie w dzisiejszym. Za co? Za agresywną jazdę i nie zatrzymanie. Przyciska się. Sprzedał mi pistolet i mandat za to dostanie. No nie mogę. Chyba dostał. Jak ma pani jakieś dowody? Mam dowody! Właśnie mi policja zarekwirowała i wiedzą, że to od niego. Osas, się tam zajmę. Osas. Pana może pan jakiś akt wystawić? Nie wypuszczajcie go! Bo chcemy zgłosić skargę w tym momencie do komendanta. Za uszczerbek na zdrowiu. Uciśćcie tą babę tam! Jaki dowód? Ile mandatu? Będzie 20 tysięcy. On się przyjmuje. To wypisz panu? I odprowadzimy zaraz pana. Dobrze. Kurwa, przestępcy wypuścili, ja pierdolę. Dobra, stop. Dziękuję. Łapał? Pokaż mu. Daj, pokaż mu. No tutaj widzę, że dostał pan z Proszę mnie wypuścić chociaż. A pani ją ktoś się zajmował? Co z tą... No jakiś pan, detektyw. W sali przesłuchań, ktoś się nią zajmuje, czy... Panie policjancie? Mam takie pytanko, ale ma A mogę wyjść już. No. Nie wiem za co pani zatrzymana. No za nic. Medyk, była pani medykiem sama na tym. To panowie! Oszuście! Co jest? Jaki gaz? Dobrze. Pizdo, zdeptam cię. Masz ty kurwa. Gościu! Zdeptam psikaj cię go. Kurwa. Daj tego agresora, popsikaj go. Użyj gazu. Podobno jakiś detektyw. Do nosa. Czemu ty tejzerem strzelasz? Tejzerem strzelił. Nie zrobić. Podaję. Podaję. Co? Bamboleo. Tak, trafiłeś go, bo się ruszyć cię może. Ty bandyto tam. Ale to działa z opóźnieniem, dlatego to jest takie, wiesz... Ty, no teraz będę biegał, a nie, dobra. Ale to chyba z 60 albo 90 trzyma. Komendancie! Ja? Nie. Traf kogoś jeszcze. Nie, ja już dostałem. No proszę mnie, kurwa, ja pierdolę. Jest taki problem, że musi pan jechać. Kupię na od pana ten gaz. Obronik to jest. Odsuń się.
Odsuń się. Jezu, weźcie mi powiedzcie, żeby mnie wypuścili z tej komendy w końcu. Nie wiem. Nie mogę się ruszyć, kurwa. Osas, podejdziesz do mnie? Pizdo jebana. No nie mogę panu pomóc. Wow, mam oczy! Panie strażaku! Ruszyć się nie mogę, panowie, co to kurwa jest? Panie strażaku! Ten pan się ruszyć nie może. Dobry! No dobry! Pani się tam cofnie pod ścianę. Ewidentnie wywrócił się. Odsunął się. Idź w tym... Poskaczę, poskacz mu gazę. I co? Idę po flesza. O, już mogę się ruszyć. Znaleźliśmy panie Jąko w lesie. Skoczę, kurwa. Podostawione, na którym był pościg. Skoczę, wow. Ktoś mi ukradł w takim razie. Dobra, pani założę ręce za głową, musi panią przeszukać. No znowu! No nie jestem niestety pewien. Nie wiemy, kto się panią zajmował. Dobra, jak już pochylka 153 zostanie teraz pani przeszukana. Dobrze. Pan trafi go w aucie. Ja go zajeżdżam mu drogę. Pan strzela. Proszę pana, proszę się odsunąć od podjazdu. Ratunku. Co my tu mamy? Nie mogę się rozumieć. Taser. Ale ma pani słodycze fajne. No. Aaaa! O, czarnego bił. Pani była Anna Grodka, nie, tak? Nie, tak. No ty kupi! Pomoże mi ktoś? Nie mogę się ruszyć. No nie wierzę. Weź mnie stuk. Plecak cały rozjebał. Słuchaj, mierzenie z broni do funkcjonariusza. Będzie miał gaz pieprzowy? No ten! I współudział. Skoczył, to przeżył. Dobrze, już odsuwam. Ojej, moje oczy. Wie pan o tym, że jak ten? Ale prysnęli. Tak, mogę. Że ja nie, mogę, taki mandat większy może być niż tam, co był wiesz wcześniej, nie? Dam ci 30 tysięcy, dam. Dobra, sobie będzie 30 tysięcy. Tego zakładnika zajmę. Proszę. Bo oni trafili pana z gazu. Dam mandat od razu i tyle. No. A już tu długo siedzi. No, Remington i tam trzeba wziąć. Na datę, ja jadę. Proszę bardzo. Anka nie jest zatrzymana. Niech pani podpisze. Proszę bardzo. To są te same brody. A ja gdzie jesteś? Z opóźnieniem. Wychodzę. Zabierzcie im ten gaz. Wychodzisz na ten gaz? Tak. Wychodzisz, ten ma. Chodź, dobra, dawna, obsługa zabrać. Ja nie, ja już nie mam. No pan tu niebieski. Karyna, wsiadaj. A ty różowa co? Nie lepsza. Ty babusie jebany, oszuście. Idź kawę parzyj. Powiedział jazda. Proszę nie jechać. O, jest pani Ania, widzicie? Proszę nie jechać. Karyna. Kurwa. Witam, jak minął dzień. Siema, wielkie dzięki. W końcu pierwszy donos. Panie Aniu. Dzień jak dzień, świnta ja i będzie po świntach. Jaki? No taki czerwony duży. Który? Taki, to znaczy jaki? O, taki fajny. Kurwa! Jak się rzucili. Mam kulki analne do sprzedania, a jak ktoś chce. A ja jeszcze taki prezent, nie miałem. Proszę bardzo, 2000 i są wasze. Ojej! Kurwa. Nie ruszać się, nie ruszać się. Ona chce wziąć? Kulki analne? Łapa do trzech. Raz, dwa, ty też, bo strzelę. Do trzech, raz. Ma zakładniku. Odsuńcie się, będę strzelał, odsuńcie się. Dobra, zatrzymajcie tego w garniturze, zatrzymać go! Zabił go! Zabił go! Kolej ręce, zajmij się kolej. Ręce! Czekaj, zabija! Zatrzymaj się! Ucieka! Strzelajcie! Ostrzegawcze! Kurwa mać! Gdzie jest ten typek z garnituru? Gdzie jest ten typek z garnituru? Ja go odstrzelę na po prostu. Ale nie ma broni teraz. Trudno. Dobra. Jak do was będzie mierzył, macie prawo strzelać. Nie będzie mierzył, prawo. Proszę pani, co się stało? No strzelają do chłopa. No ale nie, ale... Naliczy. Kurwa no. A ja tam se przybieram. Tak, ale ten się darże, o, to idzie ta pani, kurwa, coś tam. I do mnie też, że ja... Co ty, 30 tysięcy zostawił ten, zapłaciłem przed chwilą. A. O mnie też, że beknę i tak dalej, a... Stałem koło policjanta, na nie wyjebane. O, Red Bull, o nie. Chyba nie. A co tam u ciebie, Kwerak? Mam jeden monitor, kurwa, i tak muszę zerkać co i jak. Na razie. A już się nawet przebrałem. Kurwa, następnego zabił ten. Ja pierdolę. Co to było? Co pan tak strzela? Uciekaj, kurwa. Kurwa, zbieraj tu wszystko, co jest. Jak się to zbiera?
Co? A, to jest ten. Pan żyje? Halo? Halo? Pan żyje? Może plasterek? Mam plasterek, a kto potrzebuje? Ja potrzebuję. Już tutaj. Pan spróbuje. A, widzę, że panu nie mogę ulecić, bo pan tutaj dostał nie wiem. Zapali się tego czarnego? Trafiłem, proszę pana, samochodem lampę. A czy tutaj pisze, że ma pan rany postrzałowo? Tak? W moim monitorku takim, z tym bandażykami. Ale ja wjechałem samochodem lampę. I że to musimy poczekać na medyka w taki sposób, bo się nie da. Tutaj pan? O. Zapali się tego czarnego? Znaczy jednostka medyczna już została... Wyjdzie. No, tak, postrzelony jest czarny. On tu krwawi z tego co widzę. Idę zobaczyć. A bo to jak krwawie? Co mu się stało? Został postrzelony, proszę się odsunąć. Nadzieja jest ten czarny. Jaka jest nielegalna, proszę pana. Odsunąć się. To jest proszę pana kostium. Chodź, ja mam dud. Chodź. Co pan podniósł z tego, z tej ziemi? Chodź, mam. Zabandażowałem się. Chodź, mam dług, mam długą tutaj przy komendzie faucie, chodź. Okay, dobra. Kurwa, rozstrzelamy. Zjebiemy ich, nie? Tego czarnego pieszego zjebiemy. Nie, no ja żartuję, ale... A pan, biegnę. Wy wszyscy jesteście postrzeleni na głowę. Gdzie pan idzie? Pan był postrzelony. Do medyka. A co on jest kurwa jakiś tam... To medyk jest w drugą stronę, proszę pana, jak pan postrzelony był, tak ogólnie. Chce pani tego, kluczyki od Grebusa? Pan poczeka, to zaraz... Nie, na razie nie będziemy mieć za to. Pani podbiegła. Tęż otwarty. Nie. Kurde, zaraz spróbuję pomóc. Mają medycy jakieś lekarstwo na kaca? Co, odjedziemy go? Ciężko. Halo, przepraszam. Nie mogę teraz. Mam pan rany postrzałowo. No to pięknie. Co wy robicie, gość? Policjanta związali. No. Policjanta związali. O, już żyje. Kurwa, co za ludzie. Właśnie nie wiem, nie widziałem. Ten żółty, to ten żółty. To nie Wietnamczyk. Gościu. Teraz tu wszystkich zapkniemy i dojdziemy do tego. Ten żółty. No bo mi założyli na głowę ten. Nie ma ulany. Panowie, coś leciło, coś się dymiło. Trzeba uważać. On zawraca, kurwa, jakby w naszą stronę. Jakby w naszą stronę leci. Co to kurwa? Co to kurwa, moonwalk. O kurwa, jakiś samolot tu leci. Ty, oni zagazują. Pójdź ten samolot, medyka potrzebuje. A co on rozpina? A ty z niej masz kapkę. Kokain. Biegnę. Gdzie wy jesteście? Dobra. Pod komendą ja jestem. Co on rozpyla? Jest tam. Gdzie? Ja nie wiem. Z Czarnobyla. Narkotyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, zatrzymaj się, stój. Tam jeszcze jest jedno. Dawaj, mamy wezwanie pilne. Kobieta. Idziemy. Leki kobieczajów? To ta? Ty patrz podobno do tego namrójcą. Maria, dobra, zostawcie ich. Proszę wysiąść. No co pan to? To jest jedna podobno do tego Morrisona. Tam mamy rannego z wypadku, no. Czy pani z Morrison uciekła? W klatkę dostałem. Jaką Morrison? No taka pani jest z tyłu. Kurwa. Jaka z tyłu? No pani tak samo wygląda. Panu też nie pomogę, muszę pan jechać na... Pani pomyliła.
Odejdźcie panie, no, czemu mi otwieracie jakieś auto zamknięte? Ja nic nie, same, nie otwieram, nie, panie, patrzcie się, pan, mamy wypadek bez wania, no, ale co innym, że pana nie ma. No może pan wyrzucił, no, ja widziałem, że to pan wyrzucił. Proszę mojego kolegę Wietnamczyka zostawić w spokoju. Jak on ludzi wiąże? Ale on jest po chmielu. Aha, no to przyjdę wyjaśnić. Pewnie kłamie. Dobra, idziemy. A jego też pan zwiąże? Halo, halo? Tam na skałach, kurde, kościół. To co, tu trzeci? Kurwa, kto co ty to? Halo, halo, Bob? Kurde, ale i robię. Wyskoczył. Ja pierdolę, ja pierdolę! Trzeci. Dobra, ja muszę jechać na ten. Uwa. To jakiś klapek leci. Ty, jak tam co? Ty jedziemy do niego? Ranny jest, ranny jest, mama. Krew ma na koszulce. Karina. Zemdlał. Zemdlał chyba. Wykrwawił się. Wyciągnę. Ja, ale pierdolnie. Odlewę. Ja pierdolę. Panowie, tam jakiś spadochroniarz jest. To będzie po chłopie, koniec. Znaczy, to już jest po spadochroniarzu. Nie no, jeszcze leci. Pa, jebnie, jebnie, urwie następnemu, o Jezus. Ale ja mam. Dobrze, dobrze, no dobrze, dzięki, wracam na swoje radio. Gdzie jeszcze jakiś samolot? Dawaj, chodź. Samolot ci tam właśnie rozjebał, pan patrzy jak się pali. Kurwa, masz. No. Trzeba jechać obcalić. To pożar. Zaraz pożarnicy przyjadą. Kiedy spodziewali? Ja dzwonię po straż. Czapkę zgubiłem. Bobi, jeszcze na trzeci? To ja nie wiem jak się to dzwoni. Pana to już. Jak? Zabili go! Kurwa! A pan co tu robi? Popchnął mnie przez bramę, bo pan mnie wypuści. No nie, będzie mu za wtargnięcie. Proszę pana, wepchnął mnie. Zabiłeś kogoś? Dobra. Nie no, wepchnął mnie przez bramę. Przytomny. Jestem przytomny, pan go zabił, sam tam. Ja? Nie. No jak nie? No. Zabili chłopa. Zabili pan policjanta, zabili samochodem go potrącił. Tak, jak to? Ten pan w czapce zabił kolegę. Karta. No, tak, tak, przyznaję się, no. Przyznaje się? Nie, co ty? Powiedział, że się przyznaje, to on, ja to mam wszystko nagrane. Mam cię na taśmie, gościu. I dobrze, proszę opuścić tutaj teren. Po kafleta. Proszę opuścić teren komendy, jak pan nie ma nic tutaj do... Przecież to nie jest teren komendy. To jest. Jak teren publiczny. Blokuje to jest pan, teren publiczny, gościu. Aktualnie blokuje pan wjazd. A wjeżdżasz czy wyjeżdżasz? Póki co to stoję i rozmawiam z panem. No właśnie, no nic nie wjeżdża. To nic jeszcze nie blokuje. Masno PS, o, słyszę tego szósta. A pan swoich kolegów zabija na komendzie. Ja nie. No jak co tam gościu robi na górze? No też tak chce. O kurde. Samobójca. Gościu. Nie skacz. Nie skacz. Złapię cię. Wkoczył. Jak żeś tam szedł? Nie wiem sobie. Ja muszę z nim porozmawiać. No to obok jest. Ale jaja. Muszę z nim porozmawiać. Oszuście! O kurwa. Proszę mnie nie przytrzymywać. Pan kasuj tu. No. Ale proszę mnie nie przytrzymywać. Ja tam nie chcę, bo zaraz coś się od złego stanie. Ale proszę puścić. Ale kurwa, nie mogę skakać. Tu jest nieświeże powietrze. Puści pan, sam przejdę. Dobra. Ja pod kątem. No ja nie mogę skoczyć, nie mogę skakać. Że pan jest skończony czy coś? No, pewnie tak. Nie mam papieroska. Ma ktoś papierosy poratować? O! Nie. Właśnie na tym rynku znalazłem jakieś cygarety. O! Znaczy jedną. Pewnie jest z Meksyka. Aha, no. Co z tamą? Ale masz jak... Na kumie jesteśmy. Jakaś cygaretka leży. Nie, no stoimy za pokonaniem. To zapuścili was, czy? Ja dziękuję. Jęgnie ten oszust. Jak to zostać powstrzymać? Kurwa, ty frajerze pierdolony. Tu czarnochu jebany. Odpuść się bliżej. Rzuć broń. A to czemu policja was w końcu nie zatrzyma? Szczelanina kurwa jest. Rzuć broń, rzuć broń. Czarny szczela do wszystkich. Rzucam na ziemię, ała. Na minutę powinien zostać.
Chuj go. Policją wszedł karetką. Co zastrzelił tego gościa? No. Nie mogę go skoczyć. Panowie, jakimi siami się na 5 sekund go wam zastrzelił. Ręce za głowę, ręce za głowę. Mięsień, shit plus 6. Ręce za głowę. O, dziękuję. A by pan jak się odświeżył mózg? A to też nie wiem. Kontrol 8. A, kontrol. Kontrol 8, mięsień. Kurwa, jebana pizdy. Co wy odpierdalacie? Taser nie ma nawet broń, bo ręki założyć za głowę. Kurwa, powalacie. Pizdy jebane. Zabiorę wam to kurwa i nie będziecie mogli nic robić. Kurwa mać, no. No ile można, no kurwa, 3 razy mnie powalacie. Jak nie umiecie zakuć, to chuj ma w dupę, no daj, powiedzcie kurwa, no nawet nie mogę wyrzucić broni. Ty co się kurwa puszczasz, bigosie jebane, się patrzysz kurwa, nie mogę z ciebie, no. Gnoju czarno oszuście, ty. Ty chuju. No i powalacie 3 razy, no po chuju takie kurwa coś jest. 5 razy mnie powalić kurwa, no spierdolę wam na pewno. Ja stylizowałem raty, tylko nie. Dzwońcie po majora, to przyjedzie go urządli. No jak z rano postrzelam, to stazą taktyczną na nodze. Kurwa, i się teraz krwawie, bo kurwa nie potrafię normalnie. Pięciu was jest, to kurwa zamiast dać szansę, to kurwa z broń nie można wyrzucić. Fajna odpowiedź. Panowie, bijecie bezbronnych ludzi, nie? Takie łowie. Gdzie ta katastrofa? Co ten dalej? Tam na wprost, po lewej stronie w lesie od razu. Dalej strzela? Na dużo rano. Pan pomoże. Panie strażaku, pan pomoże. Ale on ma króla. Pan jest nieprzytomny na komendzie. Naczelniku. Kurwa. Panu pomoże. Kto te drzwi otwiera w ogóle? Halo? Nie. Policjanci! Co się stało? Ja cię kręcę. Na dole, na parkingu nieprzytomny. Co tu się stało? Na dole! No spokojnie, tutaj jest, proszę pana, strażak, tutaj. Podstrzelony już pierwszy. Panie strażaku, jest... Ale ja mu nie pomogę. Dobra, utrzymuję te bandaże. Co nie idę? Kto go podniósł? On ma 11. Jak to jest możliwe, że pan mu nie pomoże? Pan nie ma chyba jakichś kompetencji. Jest pan strażakiem, nie umie pomóc. Pan pomoże. No, 11 kul z kratki piersiowej będę mówić. No mam nagranie. Tutaj się zdarzają. Pan strasznie dużo rania, nie mogę. Jak wiem, jedynie pan też pan, dobra. Bandażuję panu tutaj w brzuch. Czy nie na tym parkingu na dole? Proszę bardzo, się Andrzej. Halo. Panie strażaku, tutaj. No, poczekalni. Kurde. Masz jakieś przekąski? Mam, no. Tutaj w poczekalni. Ała. Ale została poszczelona. Broni krótkiej. Strażak to nie wiem. Ale pomoże mi pan. No dobrze mu tak. Kurde. Oszust. O kurde. Wywrócił się, halo. Gdzie pan czarnego oszusta zapalił, kurwa. Dobrze mu tak. Pomoc medyczna. Co on zrobił? Kulki analne mi sprzedał pan poczekalni. Daa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 
tego, pan patrzy jakie cygaro mi sprzedał. Pomocy! O, widzi pan? Pomocy! Tak. Anka. Umieraj tam! Pomocy! No. Co się pan ma nadzieję? No nie jest tego zapali i tyle, w sumie nic się nie dzieje. Ała. A co z naszymi? Z Andrzejem? A to ja nie wiem. A jaki ma Andrzej? Ten jest zatrzymany. Bakrat. Tutaj jest. No bo... od tamtego. Chciałbym być tylko policja z łupa. Daaa. To bije. Czemu co? Bo policja. A temu, a temu mógłbyś jeszcze pomóc przed paniem, czy nie? Zobaczę, czy mogę. Fu. Dobra. Niech pan nie pluje do kosztego. Oszust. Te kulki analne mi się w dupę nie mieszczą. To żeś mi sprzedał. Oddawaj pieniądze. Ja i tak cię okradła, mam. Pierdolę. A nie ma innego medyka? Nie ma. To dobra, niech pan idzie no. Spać. 63 tysiące ci zajebałam, ty gnoju. Ja, na co wy czekacie tu? Nieprzytomny leży za wami, a wy się mną zajmujecie. Gdzie leży nieprzytomny? No tam jest... No. No, ale medyk, znaczy strażak nie może mu pomóc. No to od kilkunastu minut wołam, że na parkingu tam leży.
Pomocy! Już ustabilizowałem jego stan. Pomocy! Ile mam czekać? Kurwa! No, z 5-6 minut. Koleś, kurwa. Pomocy! Czemu mu nie pomożecie? Jest strasz, ale nie gasi. Ale on krzyczy przecież już ile. Pomocy! To panuje. Wszystko. Co mam panu zabandażować? Wszystko! Pan zaraz się tutaj wycieknie, wszystkie zbyt. Pan mi kuleje wyciągnie językiem. Auto mi wyciągnę. Tak? O Boże, święty, ile pomarł. Pomocy! Pan się położy. Pan się położy. No pomocy. Głowie ma. Ej, bo... Dobra, strażacy, dawajcie to na górę, gość stracił przytomność. Utratę krwi. Ja pierdolę. Dlaczego nie ma medyka, jest karetka? Ja podjadę. Panie! Andrzej, kurwa, się dusi. Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Proszę, nie stać tutaj. Spokój tam. Kurwa, no zamknięte. Dobra, trzymam główkę. Nie, bo on ma wtedy taką, chłopie, siłę, Boże, że... co tu się dzieje? Zawołajcie mi strażaka. Padaczkę ma. Żeby sobie językami przegryzł. No to się trzymaj, zawrzej szybko, Daj mu cukierka mu dajesz. Plecaka ci dałem, daj. Plecaka. Otworzycie mi? Cukrzycę kolega ma. Co? Cukierka mu daj, cukierka się tutaj. Co się w ogóle tu... Masz cukieraca. To krzykiem. Dobra, podaję ci, kurde, pączka, żreń. No tam się już zajmuje. A co z tym panem? No pan tutaj z... Chyba nie jest tu krzykiem, bo na spadku tak nie wygląda. Nie pojebało. Jezu. Chyba tak. Zobaczcie tych ludzi spod komendy. A co my mamy zrobić, jak ja sam jestem z domu? Trzymam tu, no. Cukierka za to dawaj. Cukierka. Nie apteczkę z tego, z... Ja mam lepszego cukierka. Cukierasa. Pan dostał? Takiego lepszego cukierasa. Polepszyło mu się? Przynieś apteczkę masz to, z insuliną masz to. To z wozu strażackiego. Może mają tam jakieś lepsze. To ja wiem, może czego... Ty, Katia. Polepszyło mu się, czy nie? Masz ręczne rączki, Katia? Co chcesz? Zapiesz tą bombkę w locie? Teraz łapię co innego. Dobra, rzucam. Uspokój się. Czekaj, już biegnę, proszę. Podaję. Pan tutaj ja odsunę ramię. No ja nie wiem, no musisz tylko zawieść, albo coś tutaj zatrzymać. Ej. Biorę i zakładam igiełkę do strzykaweczki. Troszeczkę tak wiecham. Dawaj, rzucaj pan. Halo? Halo. Ale ja nie mogę tu, bo ja no. A, i tutaj jeszcze przecieram ten kazan. Nie, no proszę pana. Też igiełkę, Anka? Ja myślę, że tego pana zamówiło z wrażenia. Nie ma, mam kulkę nalną, muszę mu sadzić jako czopki. Halo. Jego zamurowało z wrażenia po prostu, myślę. A zgłosi się to z drugiej pan wali wiadro. Zawsze byłeś świnią. Co to było? Już mu lepiej. Podwezwijcie, wybuchy wodzie. Pan wali wiadro? Możesz wstać, Andrzej? Ja? No. Mogę. No to wstań powoli. Co się dzieje? Ty jesteś dobrze. Moment. Wszyscy poszli, sam zostałem. Co? Ale to na legalnym stanie. Co mu pan zrobił? To pan mu padał. Co jest? Dobra, ten pan będzie potrzebował transportu na szpital, tak? Twarz, twarz inna. Pan oszukuje wszystkich. Jaki wylew? Co pan tutaj nie mam. Kurde, pompuję go. To nie jest na patuksycy, na pewno nie. To nie, a jak ma drgawki, to co? No to padaczka. Padaczka. No kurde. To ja już sobie pójdę. Pana podnosi. Co zrobiłem? Normalnie. Dajcie mu pić. O, znowu, znowu. Boże. Łapko tam zrobię. Ja tutaj głowę mu przyjmę. Ja muszę płacę, jak sobie języka nie przegryzł. Dawaj tą pałę. Padaczkę ma.
to ma 8 plus w klatce piersiowej. Sadzam pałkę. O, chyba nie zdążyłem. Co pan? Sadzam pałkę panu między zęby, żeby pan nie przegryzł. A ja trzymam butami głowę. Siup. Co tu pani zrobi? Biorę plecy. Języka sobie przynajmniej nie przegryzie, co ty to? Nie wiem, podejdzie pan tutaj wieczorownie. Nie da rady sobie przegryźć. Pan wytłumaczy tamtym ludziom, że on ma 8 kul w klatce piersiowej. Gadasz, nie da się. No nie patrzcie, da się. Dawno nie byłeś na tym. Patrzcie się, co zajebałem. Nie da się. Jak się nie da? Jak się no nie da się. Spytaj, co za regał, że się nie da. Kurwa, kolejny ranny. Nie odgryzie sobie języka. To jest impossible. Trzeba mu zrobić tak, żeby język do gardła nie wpadł. Wypadek spowodowany. Nie, żeby język do gardła nie wpadł, to jak nie przypomnę. Co jemu jest? To ja na szpital i pani magistra klatki piersiowej 11 kul. No, co? 11 kul on ma? No pan sobie zobaczy. Na szpital go pani musi przewieźć. Nie mam karetek. Droga na jadro. Droga, jadro. Jadro wal. Ktoś mu nie złą sel jedny wali. Ja pierdolę. Co? Co? Pierdolę! O, chycił go, chycił go! Zjadku! Kurwa! Zjadku! Policjanta zjadł! Kurwa, marihuanę miał! Marihuanę? Już nie ma, już zabrałem. Co mam przejem? Nie, rękę mu jebały. No jadł z tym. Temu co? Da jadę. Czemu? A pan to kto? Pewnie bez kondona leciał. Pan też kurde krwawi. Niech pan się położy. Kurwa. Strzeli pan do niego, no kurwa. Do rannego? Jaki to ranny? Czek kolejny. O. Pan się położy. Pan krwawi cały. O, ugryź go, ugryź go. Tejzej, tejzej, tejzej. Tejzer na niego nie działa. Fefe, przebieraj się. O, jeszcze jeden biegnie. O kurwa. Odsuńcie się, cywile. Ja pierdolę, no strzelaj. Kurwa, ja pierdolę, pał. Łęki nie ma, ja pierdolę. Nie podchodź do mnie. Połóż się, proszę cię. No strzelaj! Co się za mną chowa? Strzelaj! Niech się pani odsunie. Strzelaj do tego czego grasz. Kurwa. No strzelaj, kurwa. Ma się strzelać na łódź. Kurwa, zaraził mnie. Proszę bardzo, pieniądze. Na, pieniądze na ulicy leżą. Pieniądze na ulicy. Tu pieniądze na ulicach leżą. Proszę bardzo. Zabieraj auto. Ja schodzę z autem. Chyba nie podłoga to lama. O, odejdzie, halo. Proszę bardzo, marihuana. Pieniądze na ulicy. Pania, wszystko zbieram. To jest epidemia. Pani stąd odejdzie. Zbieram pieniądze. Patrycja też taki coś blady. Pani odejdzie, już. O, ten pan to pogryzł. Ksywa złapał. A ja mu dawałam gumki. Mówiłam, żeby się zabezpieczał. Zostaw ten motek. Zostaw ten motek. Szybko na komendę. Zarażeni chyba. Wpuśćcie mnie na komendę, ja będę czuć się bezpiecznie. Pan sobie coś też założy, bo to nie wiadomo, czy sobie zaprowadzę, wiesz, bo to... Kurwa. To jest słowo. Tak, czy nie? To ogólnie to taki zarazem nie jest. I wiksa puszczalne i lecimy. To jest policjant, który został pogryziony przez jakiegoś stwora i chodzi sobie bez żadnych, jakby nigdy się nic nie stało. Powinni go zabrać, nie wiem, coś tam zrobić z nim do izolatki, czegoś takiego, no.
prowadzić. Medyk powinien tu przyjechać jakiś w hazmat stroju. Nie, tam kiedyś to było. Zakładało się hazmat, ten strój do hazmatu, uran i leciałeś. Dzień dobry, ja kupię lornetkę za 2000. Nie, nie mam, jedną tylko i... 7000. Nie, tu za... idź tam poszukaj sobie, a już się leciało. O ja nie. Andrzej się obudził. O, kolejny. O ja pierdolę, ten to jest okropny już. O kurde, no to już... Wyższa szkoła. Jasper! Jezu! Pa, 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 będzie wskakiwał na auto! On ma broń! Zombie ma broń! Ktoś strzela na komendzie? A pan następny! Ma broń. Pani się odsunie, no! No kurwa, a gdzie? Jak gonią mnie wszędzie. A to ja nie chcę. Chyba właśnie tutaj zrobię. Pani odjedzie stąd albo biegnie w stronę, nie wiem, miasta. Pierda! Szatanie! Ankę zjada! Kurwa! Czemu mówię? Użyj armat. Od Mikołaja. No ja nie wiem, czy Mikołaj po to dał tą armatę. Zombie, nie zombie, zaraz się zajebie w łeb. Ty kurwa. Goni mnie! Strzelaj do tego potwora, zabij go. Może policjantów to mogą zjeść te potwory. Zabij go. Naszego zjadł. Kogo? Poszedł stąd. No, Jamesa zjadło. Bankę zjadł. Pechelka, mów do mnie. Leży. Mów do mnie, nie potwór. Dobrze. Chodź, tu są te. Lornetka tu jest, jak chcesz. Banka uciekaj. Co ty, Hanka, wszystkich? No. Bo to na komendzie się. Ance pomogę, policjantom nie. Nie patrz na komendę, weź wychodź, ja to patrz, jak zjadałem policjantów. O kurwa, nie mam teraz ten. Kurwa, to zombie mi ukradło te. Kurwa, oszukane to. No to James. Rażony. Nie patrzcie, tego na komendzie biłem. Chodźmy stąd, jeszcze się czymś zarazimy. O kurwa, wstał! Pierdalej ode mnie! Kurwa. W nogę dostał, spokojnie. Dziad jebany. Nie złapię cię. Ja nie mogę z takim plecakiem zapierdalać. Z plecak zajebałeś temu łóżynowi? A jak? Oszukał mnie. O kurde. Dobra, spierdalamy stąd. Idź w auto. Nie chcę cię podpuszyć, ale nie masz tych. Wstał, biegnie. On się nie rusza. Jedź, szybko, szybko. O kurwa. Wpadł auto? Kręcił się. Nie, jest pod autem. Czekaj. Jeszcze przejedź pan jeszcze po nim.
Ale mi się w koła wkręcił. Jedź stąd daleko. Ufa. Lecz z auta wpadnie. Myślałem, że on zdechł już. Nie, nagle wstał i jak popierdalany zaczął gonić nas. Ja w sumie to idę spać. Supra. Nie wiem, stoi znowu już od pół godziny, jak nie lepiej. Gdzie to auto w ogóle? Andrzeja. O. Dobra, chyba stopy ty go slip. Nie, nie, dojadę tam ulicę. Wiesz? No nie wiesz, powiem ci jak ci powiem. Jedziemy sobie z Jimmy'm, nie? A tu Mikołaj kurwa se stoi koło mostu, prezent wyrzucił mi Face 7 jeszcze na ziemię. Tak, no miał dostała digielka. Halo, to jakieś niesprawiedliwe. A ty co dostałeś? Ja nic nie dostałem. No widzisz, dostałeś opluty. Jesteś niegrzeczny. Janik dostała. Gwiazdki. O kurwa. Za kurde z Hello Kitty, ty nie mogę. A tam Hello Kitty jest? No to już druga taka na tym stanie, nie? Ja chyba flaka złapałem. Będę 103 na godzinę. Chyba starczy. Tornado robisz. Bo mikrofon nie chce mi się na uszach trzymać, to jest rzucam na dół. Ty w ogóle... To, że leżę dzisiaj cały dzień chora w domu. Te awizo mi wściepnął. Gdzie masz Hello Kitty, poga? W plecach. No faktycznie. Nie wierzę. Patrz. Pa, pa. O, ja też idę. Teraz pierdolę. A chuj, też idę. Jutro w sumie będę. Jutro zaczynam na bagietach. Dobra, dzięki i trzymajcie się. Do jutra jak coś.